Witam serdecznie. Chciałem Wam dzisiaj zaprezentować moją małą elektrownię fotowoltaiczną do awaryjnego zasilania. Pieca CO bądź światła, lodówki, gdyby na dłuższy czas nie było prądu. Może zacznę demonstrację od moich baterii słonecznych, które znajdują się na dachu. W ten sposób wyglądają właśnie moje dwa panele 50 W monokrystaliczne. Stelaż zrobiłem sam pod kątem 30 stopni. Więc powróćmy do elektrowni. Prezentację rozpocznę od mojego regulatora ładowania 10-amperowego. Posiada on funkcję ustawiania różnych trybów ładowania bądź wyboru akumulatora, gdyż są różne kwasowe, żelowe i AGM. Posiada też dwa porty USB po prawej, jak widzicie, do bezpośredniego ładowania telefonu z akumulatora, gdyby prądu nie było. W tej chwili przejdę może do przetwornicy. W tej chwili jest wyłączona. Jest to przetwornica firmy Volt Polska Sinus Pro 800E. Ma możliwość wygenerowania mocy 500 W ciągłej. Może włączę. Posiada funkcję zimnego startu. W tej chwili jest pobierany prąd z akumulatora. Tak jak widzicie, to jest akumulator, to jest sieć. W tej chwili zapodam prąd. I włączę prostownik. Jak widzicie, przełączyło się na prąd z sieci. Zachodzi ładowanie akumulatora z sieci, gdyż panele jeszcze nie naładowały. Pokażę może działanie pokrótce. To jest nasz odbiornik prądu i wyłączymy prąd. Jak widzicie, żarówka nadal się świeci, prądu w sieci nie ma. Jeśli prąd z powrotem wróci, przetwornica automatycznie przełącza się na prąd z sieci. Osobiście nie używam prądu z sieci, gdyż panele moje są ładowane poprzez mój akumulator jest ładowany poprzez panele. Więc za prąd z sieci dziękuję. Może zademonstruję tą przetwornicę od tyłu. Jak ona wygląda? Od tyłu przetwornica wygląda tak, jak właśnie w tej chwili widzicie. Ma bardzo spory wiatrak chłodzący, dzięki któremu cały system w środku jest dobrze chłodzony, no i wtedy przetwornica może pracować w trybie ciągłym. U góry, jak widzicie, jest tutaj taki guziczek do przełączania ładowania akumulatora z sieci z 5 na 10 A. Jeśli jest wciśnięty, to ładuje akumulator w 5-amperowym natężeniu, a jak wyłączony, to 10-amperowy. Ja akurat mam akumulator 72 Ah, więc włączę. Posiada dwa gniazdka wyjściowe, dzięki którym możemy lepiej rozprowadzić prąd tam, gdzie chcemy. Nie jesteśmy uzależnieni od jednego rozdzielacza. Na dole, tak jak widzicie, są dwa bardzo potężne przewody, które idą do akumulatora. Z boku jest przewód zasilający z sieci. Posiada również bezpiecznik,
zwarciowy, który nam zabezpiecza przed zwarciem. Może jeszcze pokażę coś na temat, albo powiem na temat mojego akumulatora. Na chwilę obecną używam akumulatora firmy Kaioba. 72 Ah, 12 V. Tak jak widzicie, jest to akumulator wapniowo-wapniowy, przystosowany do niskiego rozładowania. Jakby ktoś coś wiedział na ten temat, coś więcej, to chętnie bym poprosił o napisanie w komentarzu. Niestety nie wiem, czy ten akumulator jest godny polecenia, albo czy nie, gdyż mam go od niedawna. Mianowicie wczoraj sprawdziłem od pełnego naładowania, ile mogłem z niego wyciągnąć. Pracował mi on 10 godzin i na regulatorze ładowania zostało mi 11,4 V jeszcze. Wnioskuję, żeby jeszcze mi popracował około 3 do 4 godzin, gdyż prąd zanikał bądź ginął, nie wiem jak tam kto woli, 0,1 V na godzinę. Przez 10 godzin przy poborze ciągłym 51 W, 500 W/godzin mi licznik nabił. No, tak jak mówię, nie rozładowałem akumulatora do stanu krytycznego, tylko do 11,4 V. Po prostu już musiałem iść spać, bo było bardzo późno. Za wszelkie komentarze dziękuję. Chciałem tylko powiedzieć, że jestem amatorem, więc po prostu sam sobie zrobiłem, mam, działa. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego dnia bądź wieczoru. Zależy, kiedy mnie oglądacie. Cześć!